Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem. Nauczyliśmy się traktować arcykapłanów, faryzeuszy, saduceuszy jak wrogów Jezusa i jak postaci, jak takie czarne charaktery z opowieści o życiu naszego Pana. Tymczasem w takich fragmentach jak ten znaleźć można jakiś bardzo pozytywny rys w tych ludziach. Poszukiwanie, pytania, wątpliwości, szukanie i co więcej, pewną pokorę, bo zapytać Jezusa, młodego rabiego, i to z prowincji, to pewnie wymagało jakiegoś przełamania siebie, jakiejś świadomości, że mało wiem, że coś chcę zrozumieć i że ten ktoś, ten młodzieniec może mi Pana Boga wytłumaczyć. Takie optymistyczniejsze spojrzenie na uczonych w prawie. Pytać to ludzkie, ale pytać to także pełne pokory. Nie bójmy się pytać Jezusa. Do zobaczenia jutro.